Dzisiaj płyniemy promem Niels Dag. TT Line oczywiście. Z Rostocku do Trelleborga. Musimy chwilkę poczekać. Naczepy mają pierwszeństwo. No i wreszcie my ruszamy. Ciekawe gdzie, góra czy dół? Jednak góra. Szkoda. 24 tony na grzbiecie. Wspinaczka pod górkę, a trzeba się zatrzymać i lusterko z lewej złożyć, żeby ściana nie oberwała.
rano i prawie już zaraz zacznie się podróż promem do Szwecji. I w ten sposób znaleźliśmy się po około 6 godzinach rejsu w Trelleborgu. Zjeżdżamy. Bramki wyjazdowe blisko stanowiska promu. Wjeżdżamy na bramki. O, widzę, że kontroli nie ma żadnej, więc wszystko powinno być płynnie i szybciutko, przynajmniej tym razem. A teraz uwaga. Jedźcie za mną, pokażę Wam, gdzie można dokończyć pauzę promową. Dlatego, że mi też brakuje troszeczkę czasu, żeby była zaliczona pauza promowa. Muszę troszkę dostać, więc gdzie po wyjeździe z portu można zrobić pauzę? Jedziemy! Trzymamy się lewego pasa, mimo że to Szwecja, a nie Anglia. Jedziemy lewym pasem. Prawy pas będzie prowadził na wyjazd, no, na miasto w Szwecji. Lewy pas będzie prowadził do parkingów. Tak jak zauważyliście, już wymalowane znaki na asfalcie pokazują, gdzie kierować się i jak kierować się na parking i jak na wyjazd na drogi. My trzymamy się lewego pasa i na końcu tej drogi będziemy skręcać w lewo. No właśnie dojeżdżamy. Tutaj będziemy skręcać w lewo na parkingi.
oczywiście tu na końcu tej uliczki też skręcamy w lewo i jedziemy prościutko. Po lewej stronie dojeżdżamy do parkingu terminala. Tutaj wjeżdża się na ten parking chcąc wypłynąć. Stąd można pójść po bilet, odebrać bilety i wjechać na prom. Można również dokręcić krótszą pauzę, którą potrzeba zrobić po zjechaniu z promu. Możemy tu wjechać, ale pokażę Wam, gdzie jest taki prawidłowy parking, żeby spokojnie dostać nawet pauzę weekendową, nie tylko promową. Na tej drodze, którą teraz jedziemy, stać nie radzę, bo można znaleźć dosyć kosztowny bilecik do opłacenia za parkowanie w niewłaściwym miejscu. Jedziemy prościutko do samego końca, tu teraz przehamujemy, żeby sobie ta ciężarówka mogła spokojnie wyjechać, bo się nie zmieścimy. O, podziękował to i my mu podziękujemy, no fajnie. Jedziemy prościutko i przed nami jest parking tak zwany długoterminowy, na nim można stać nawet w weekend, nie tylko 4-5 godzin, które potrzeba do dokręcenia pauzy. Wjeżdżamy na parking i tutaj no możemy sobie stanąć gdzie chcemy. Zwróćcie uwagę, po prawej stronie jest tutaj automat, w którym należy wykupić bilet. Parking jest płatny, nie jest drogi, kosztuje 2 euro za dobę, więc to nie jest, żeby tylko wszystkie tyle kosztowały. Parking naprawdę jest duży, jest bardzo dużo miejsca, można stanąć z boku, można stanąć przy samym morzu, no jest gdzie stać, parking jest olbrzymi, tak jak widać, tu jest wszędzie teren parkingu, no jest zaplecze, jest woda, są sanitariaty, także można stać. Ja jednak wyjadę z tego parkingu, bo ja mam do dostania, do pauzy promowej, tylko raptem tam no 3 godzinki tam z minutkami. Łatwiej i tak no fajniej będzie mi wyjechać z tego parkingu promowego, więc wjadę na ten parking promowy. Tam przy tym nowym terminalu. I naprawdę nie chodzi mi tu o zaoszczędzenie 2 euro. Po prostu na tym parkingu na prom czeka kolega, który będzie płynął do Rostocku, a chciałem z nim jeszcze chwilkę pogadać. Także jedziemy na parking terminalowy, już na niego wjeżdżamy.
i podróż zakończona. Do zobaczenia przy następnej okazji. Trzymajcie się.